Zobaczmy. Dla Roba dam amulet. Amulet również chroni status i powinno być w porządku. Jeszcze tylko skorzystam z wiadra i wszystkie moje postacie, oczywiście jak widzieliście, mają co najmniej 55 poziom z Eli. A Cindy ma jeszcze 54, tak nie zauważyłem, ale mniejsza z tym. Eli i Magus mają wręcz 56 i Eli i Magus to są najlepiej u mnie czarujące postacie w drużynie, które mają najpotężniejsze ofensywne ataki, więc je właśnie wezmę i miejmy nadzieję, że mi się powiedzie, bo nie mam zamiaru używać żadnych przedmiotów w walce ze Spekiem, który teraz wygląda jak niebieski Masamune. On się nazywał Masaimune. Jak niebiescy Masaimune. Cześć! Chcecie potrenować? Jasne, że chcę. Dawaj, staruszku. Dobra! No. I czy będę przyspieszał walkę? To zależy od tego, jak długo ona mi zajmie. Widzicie, to jest właśnie ten atak, o którym mówiłem. Zadaje całkiem sporo punktów obrażeń. O, wow! Dla Roba zadało bardzo dużo punktów obrażeń. I zadaje całkiem sporo punktów obrażeń i narzuca negatywny efekt chaosu, tylko że wszystkie moje postacie mają jakieś przedmioty chroniące przed chaosem, więc jest w porządku. I rzucę barierę na Roba. Bariera jest to czar, który działa tak samo jak pryzmatowa sukienka, czyli chroni przed... po prostu chroni przed magią. Ten czar chroni przed magią, dlatego dla Roba bardzo się przyda, ponieważ najwyraźniej jego obrona magiczna jest do kitu. Będę stosował przeciwko Spekiowi moje najpotężniejsze ofensywne ataki, pokażę wam... nowe dwa ataki Magusa, które są również bardzo silne, oczywiście bazują na żywiole ciemności, jak żeby inaczej. Czarna dziura, nie mam zielonego pojęcia, co to jest, ponieważ jakoś nie chce mi działać na żadne potwory. Czarna mgła i ciemna materia. Ciemną materię najpierw pokażę, ponieważ nie dość, że czar jest potężny, to ma jeszcze bardzo fajną animację. Pewnie zauważyliście, że jest to ten sam atak, tak samo wygląda, jak ten, którego Magus używał przeciwko nam dużo, dużo wcześniej. Tak, to jest trochę dziwne, ale... No cóż, tak właśnie jest, nie będę się kłócił. I to jest porażenie. Nowy atak Roba, który również przepięknie wygląda, szczególnie chodzi mi o ten trójwymiarowy kręcący się wokół Roba trójkącik i atakuje on wszystkich wrogów na ekranie, zadając im bardzo dużo punktów obrażeń. Dla Spekia nie zrobił zbyt wiele, ponieważ jego obrona magiczna jest po prostu wystrzeliła w kosmos od naszego ostatniego spotkania i w ogóle mało co cokolwiek jest mu w stanie zrobić. I... Czarna mgła to tak sobie wygląda, ale jest to fajny atak cienia, magii cienia, który również razi wszystkich wrogów na ekranie. I teraz pokażę... A, i Spekio nauczył się również... jak ten atak się nazywał? Ciemna sfera, czy jakoś tak. Fakt jest taki, że to jest dosyć silny atak. I poza tym oczywiście Spekio zna wszystkie te poprzednie piorun 2, lód 2, woda 2 i takie tam. I to jest Mega Flara. Bardzo fajnie wygląda ten atak i jest bardzo silny. Spekio wyskakuje w niebo, ptasie, oni w ogóle nie są do siebie podobni. I Magus się klonują, nie wiem co to było, widocznie najwyraźniej poruszają, czy wydaje mi się, że poruszają się tak szybko, że po prostu nie jesteśmy w stanie ich zobaczyć gołym okiem i tyle, ale tak właśnie wygląda... Mega Flara. I pewnie zauważyliście, że padła mi Eli. No tak, Robo mi padł, ponieważ otrzymał bardzo dużo. Spekio użył potężnego ataku. Ale Eli zginęła mi, ponieważ Spekio teraz zna atak, który potrafi uśmiercić naszą postać za... Po prostu za pierwszym razem, za jednym podejściem. Wystarczy, że wybierze jedną z naszych postaci i jest ona martwa. To jest bardzo irytujący atak, na szczęście Spekio nie wykonuje go zbyt często. I teraz mam nadzieję, że uda mi się... nienawidzę cię, ten wredny. No cóż, wydaje mi się, że nie uda mi się wskrzesić Roba, ponieważ jedyny sposób na wskrzeszenie Roba to użycie życia w tej walce, a ja nie bardzo mogę to zrobić, ponieważ to... Znaczy, mogę użyć życia podczas walki ze Spekiem, ale przywraca ono tylko i wyłącznie 50 punktów zdrowia. Bez różnicy na to, jak potężne są moje postacie, więc Spekio po prostu użyje jakiegoś obszarowego ataku i Roba tak czy siak mi pali. I tutaj chciałbym również skorygować mój jeden błąd. Ostatnio powiedziałem, że... Nie udało mi się! Co za wstyd! Tylko się nie przyzwyczajcie! To dla was!
Wdzięczny zestaw Spekia. Prawdopodobnie ostatni zestaw, jaki będziemy widzieli w grze. Jedna pigułka magii, jedna pigułka szybkości i jedna pigułka siły. Spekio nigdy nie był tak hojny. Oj, 10 eliksirów. Jestem mistrzem walki. Czasem boję się samego siebie. Taki jest straszny. W porządku, skończę mówić. Ostatnio powiedziałem, że życie Wirga przywraca 150 punktów życia dla postaci, kiedy ją wskrzesza. Otóż nie do końca. Życie Wirga działa trochę podobnie jak czary leczące, czyli im więcej ma magii, chodzi mi o ten atrybut, im więcej magii ma nasza postać, tym potężniejszy jest jej czar leczący, czar ofensywny i czar wskrzeszający. Na przykład teraz życie Wirga przywróciłoby moim postaciom jakieś 200 punktów życia, a nie 150, jak zrobiło to poprzednim razem. Tak, ale życie 2 cały czas przywraca bez różnicy na to, jak ile magii mamy, przywraca zawsze 999 maksimum. No ale mniejsza... A nie. W zasadzie jeszcze jedną ostatnią rzecz chcę zrobić. Tylko trochę przeorganizuję mój ekwipunek, zmienię trochę drużynę i za sekundę wracam. Okej, i zauważam jeszcze jedną rzecz. Jak pokazałem wam tęczowy miecz w jaskini, to nie była tak naprawdę... Nie była tak naprawdę to cała moc tęczowego miecza, ponieważ Wirk nie miał wtedy założonych pryzmatowych okularów, więc jego siła ataku nie była zwiększona dzięki ich mocy. No, niestety. Tutaj chcę zobaczyć jedną rzecz, ponieważ... Zresztą sami zaraz zobaczycie. Wyruszamy do średniowiecza, aby wejść do Czarnego Omenu. A w zasadzie stanąć u wrót Czarnego Omenu. Tak. Czarny Omen, moi drodzy. Odwiedziliśmy go raz, ale nie ośmieliliśmy się wkroczyć dalej. Tym razem będzie inaczej. I widzimy tutaj lasery. Dokładnie takie same lasery, jak widzieliśmy w fabryce w 2300 roku. Więc zniszczmy je. Nie sądzę, żeby to była jakaś silniejsza wersja laserów. No i się nie mylę, wcale nie są silniejsze. Okej, okay. I tutaj warto zaznaczyć, lasery, kiedy raz pozostaną zniszczone, już się nie odnowią. Już nigdy wejście do Czarnego Omenu nie będzie chronione. I chcę tutaj sprawdzić jedną, jedyną rzecz. Tak, powróćmy do naszego Epocha, który sam sobie szybuje. Epoch chyba rzeczywiście jest inteligentną maszyną, skoro potrafi tak sobie szybować po niebie bez pilota. I chcę zobaczyć, czy twórcy tu się postarali, ponieważ pamiętajcie, zniszczyliśmy lasery w 600 roku naszej ery, ale nie zniszczyliśmy ich 12 tysięcy lat przed naszą erą. Dlatego sprawdźmy, czy twórcy się postarali, i czy lasery będą dalej chroniły wejście do Czarnego Omenu. Po prostu zawsze chciałem to sprawdzić. Okej. Okay. I... Aha! Błąd, moi drodzy! Moi drodzy, błąd! Tutaj powinny znajdować się te lasery, ponieważ zniszczyliśmy je w roku 600 i zaręczam. Jeżeli tu przyjdziemy... po raz pierwszy... 12 tysięcy lat przed naszą erą, jeżeli tu przyjdziemy po raz pierwszy, te lasery tutaj będą i będziemy mogli je zniszczyć, będziemy mogli je atakować. Jednak one powinny tu być, ponieważ zniszczyłem je w roku 600, a teraz jesteśmy w przeszłości, gdzie tych laserów nie dotknąłem. Laserów nie powinno być w roku 1000, ale powinny być 12 tysięcy lat przed naszą erą. To jest błąd. To jest błąd, ale błąd drobny i błąd, którego nie warto się czepiać. I ja wejdę do do Omenu w roku 1000, ponieważ to jest rok, z którego pochodzi Wirk, z którego pochodzi Eli. No fakt, nie pochodzi z niego Ribbit, ale Wirk to jest moja postać, moja główna postać, ja się z nią utożsamiłem, mówię jej ustami, mówię za jej pośrednictwem.
W zasadzie ono mówi za moim pośrednictwem. Zresztą wiecie, o co mi chodzi. Więc właśnie w roku 1000 powstrzymam czarny omen. I ludzie nie będą już mogli podziwiać go, rozwieszając pranie i tak dalej. Więc w następnym odcinku z serii Zagrajmy w Chrono Trigger wejdziemy do czarnego omenu. Zaręczam, zobaczymy, co kryje się za tymi złowieszczymi, dosyć nieczarnymi, raczej powiedziałbym granatowo-złotymi drzwiami. I będę musiał albo coś wyciąć, albo coś przyspieszyć, bo jestem w 26 minucie. Nie mam mowy, żebym zmieścił to wszystko w 22 minutach. Dobra, wiru już żegnam was wszystkich i do zobaczenia w następnym odcinku z serii Zagrajmy w Chrono Trigger. I to będzie już 103 odcinek. Hurra! Cześć!